Po raz kolejny spotykam się w Centrum Handlowym na terenie Chrzanowa na targach zajęć pozaszkolnych. Są tutaj różnego rodzaju instytucje, w tym m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. I co Państwo tutaj dzisiaj proponujecie? Oczywiście Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji nie mogło zabraknąć. Byliśmy w zeszłym roku, jesteśmy w tym roku. Mamy do zaproponowania ponad 20 sekcji, które działają w Ośrodku Kultury. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby ktoś, kto nie będzie mógł dotrzeć do nas 20 września na dni otwarte, żeby mógł dzisiaj zapisać się już na te zajęcia, które proponujemy. Można zapoznać się z ofertą Ośrodka Kultury, ale też przygotowaliście Państwo pewne zachęty dla tych, którzy przychodzą. Myślę, że najlepszą reklamą naszego Ośrodka Kultury jest to, że pokazujemy też, co się dzieje pomiędzy tymi warsztatami, pomiędzy tymi sekcjami, które już od października zaczną odbywać się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. I jak widzicie, tutaj Państwo mamy malowanie buziek, przygotowaliśmy różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy, właśnie po to, żeby przyciągnąć jak największą liczbę dzieciaków. Nie brakuje gadżetów, które dzisiaj można dostać. Oczywiście nie brakuje gadżetów, mamy balony, mamy zakładki i mnóstwo innych fajnych gadżetów, które dzieci oczywiście jak przyjdą tutaj tylko do nas dostaną. Jeżeli ktoś nie dotrze tu dziś, a nawet na dzień otwarty 20 września, to chyba w każdej chwili można przyjść do MOKS lub pytać o ofertę i ewentualnie zapisać dziecko. Jak najbardziej można przychodzić, zapisy trwają przez cały czas, nie tylko dnia dzisiejszego i 20 września. Także serdecznie zapraszamy, zwłaszcza, że ten październik jest takim miesiącem, że dzieci mogą przyjść, zobaczyć, czy odpowiadają im te zajęcia i ewentualnie zapisać się na nie właśnie po tym okresie próbnym. Także serdecznie zapraszamy. Oferta jest dostosowana zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych, bo są i zajęcia taneczne, ale także manualne, a nawet takie bardziej rozrywkowe. Mamy ogromny wachlarz rzeczywiście naszych zajęć i od takiego małego do starszego. Także na pewno każdy w swoim wieku, w swojej grupie wiekowej znajdzie na pewno dla siebie jakąś sekcję.